Turbiny wystawione na zewnątrz. Okay. Dobra.
A teraz przejście na większą turbo sprężarkę, ale także większy silnik i pojemnością i liczbą cylindrów, czyli mamy tutaj LSA Single Turbo Nissana 350Z za kierownicą Mariusz Tejmanka. Mimo tego, że Charger wystartował jako pierwszy, to czas właśnie Nissana był lepszy o ponad 1/10 sekundy.
No Charger też. Jak na tak rodzinne auto, jak na tak fajne auto do jeżdżenia i dość cywilnie wyglądające z zewnątrz. Póki co no jest autem funkcjonalnym. Także bardzo dobrze. Spuszczenie zasobowanie było łagodne, jak w tych skrzyniach DSG, do których przyzwyczailiśmy się w grupie Volkswagena. Ale czasy w okolicach 12-3, 12-4 i na lewym i na prawym torze. A Audi TT duży potencjał, bo ponad 200 km. Waleczność tej małej hendy, fani piórkowej w tym zestawieniu, bo zestawiający właśnie z ponad dwutonową Panamerą, no musi, nie musi mieć aż tyle mocy, żeby jechać konkurencyjnie na pierwszych 200 metrach, a teraz Patryk Walkę na prawym torze, zawodnik, który w tamtym sezonie święcił triumfy w klasie Street. Czerwone światła stopu, które wcisnął Patryk w swoje Audi. Swoje Audi S5. A teraz na lewym torze Radek Leśniewski. I jego Neuda. No już bardzo cenionym klasykiem są takie preludy, chyba najładniejsze ze wszystkich generacji. To nie jest właśnie ta, która była jako ostatnia, a ta, która właśnie teraz jest. Spektakularnym, tylko i wyłącznie wasz czas nie będzie po prostu zmierzony. Więc false start to jest coś, co może nie jest jakoś mocno pożądane, ale dzięki niemu warto się nauczyć tego, jak schodzą światełka na choince startowej. A teraz Robert swoim Mustangiem tysiąckonnym będzie się ustawiał na starcie. Być może inna procedura startowa, mniejsze obroty. Widać było, że nie robi burnoutu na samym początku, a na lewym torze już zdecydowany na swój przejazd Mercedes C63 AMG, który jest ostatnią generacją z wolnostojącym tak dużym silnikiem. Czerwone światła stopu też często nam mówią o tym, że nie wszystko gra, nie wszystko działa w aucie tak jak powinno. Mieliśmy już okazję zobaczyć te czerwone światła w aucie Patryka Walkę. On też hamował przed końcem. Robert Mikuniewicz też jeszcze nie zjechał, dopiero teraz zjeżdża. Tyle trzymamy tych zawodników, żeby mieli wszystko.